Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Powiem Wam, że od kilku tygodni dopytywałem się firmy Thermaltake o ich nową serię wentylatorów do komputera. Jest to seria Ring, czyli wentylatory przede wszystkim bardzo ciche, ale też podświetlane w bardzo fajny, innowacyjny sposób. Zobaczycie to w testach, natomiast dzisiaj rzucimy okiem na jeden z takich wentylatorów w wielkości 120 mm z niebieskim podświetleniem. Jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Ok, więc przed nami przedstawiciel nowej serii wentylatorów od firmy Thermaltake. Swoją drogą Thermaltake robi naprawdę fajne wentylatory, dość ciche i przede wszystkim fajnie wykonane. Tutaj mamy serię o nazwie Ring. Z tego co wstępnie zapoznałem się ze strony producenta, te wentylatorki mają kilka naprawdę fajnych, ciekawych cech. Tutaj mamy rozmiar 120 mm, z tego co pamiętam są też 140 i mamy je w kilku kolorach. W tej wersji jest niebieskie podświetlenie. No i wymiar 120x120, 25 grubość, czyli standardowy wentylator. Mamy parametry takie jak ciśnienie, maksymalny przepływ powietrza oraz maksymalna głośność wentylatora. Obroty to 1500 obrotów na minutę też maksymalnie. Mamy coś takiego też jak low noise cable, który prawdopodobnie po prostu zmniejsza napięcie, wentylator kręci się wolniej, wtedy hałas zredukowany jest do 18,7 dB. Oczywiście w warunkach tutaj u mnie nie jestem w stanie zmierzyć takiego poziomu dźwięku, ponieważ poziom tła jest dużo wyższy niż ta tutaj wartość. Dlatego to jest mierzone w specjalnych laboratoriach, salach specjalnie przystosowanych, więc w warunkach domowych, redakcyjnych sobie tego nie zmierzymy, ale możemy zmierzyć w warunkach takich moich i porównać z innymi odczytami, z innymi testami wentylatorów. Dobrze, nie mam informacji o wysokim ciśnieniu statycznym, o patentowanym pierścieniu, to jest taki nowy typ podświetlenia, oraz system mocowania antywibracyjny, pewnie takie gumowe kołki, chyba że coś nowego wymyślili. No i moi drodzy, z tyłu mamy jeszcze taką prezentację przykładowej obudowy z kilkoma takimi niebieskimi wentylatorami. Jak widzicie, podświetlenie wyróżnia się tym, że nie świeci jakby wnętrze wentylatora, tylko taka obręcz. Stąd też nazwa Ring. I mamy te same informacje powtórzone, co dochodzi nowego, łożyska hydrodynamiczne, czyli bardzo wytrzymałe, przy okazji też bardzo ciche. Specjalny kształt łopatek, żeby właśnie zmniejszyć hałas i pewnie też zwiększyć przepływ powietrza przy okazji. I low noise cable, czyli ten kabel obniżający napięcie. I mamy kolejne informacje, znów wymiary, maksymalne napięcie 12 V, obroty 1500 w takim trybie zwykłym i z tym kablem 1000 obrotów, czyli o 1/3 nam spadają. Maksymalne ciśnienie statyczne, przepływ powietrza maksymalny, poziom hałasu też mamy taki powiedzmy standardowy 24,6 i z tym kablem low noise 18,7. No więc naprawdę bardzo mało. Rodzaj łożysk, hydrodynamiczne i połączenie 3-pinowy kabelek plus low noise. Waga 158 g, czyli taki dość masywny wentylatorek i dostępne kolory czerwony, niebieski, zielony i biały. No dobra, wiemy chyba wszystko z takich podstaw. Rozpakowujemy, obejrzymy. No i pierwsze co mamy to kabelek, podłączenie do Molexa, a tutaj 3 piny. Mamy mocowania. No widzę tutaj standardowe śrubki, krótkie i takie długie. Ok, to jest prawdopodobnie ta przejściówka, ten low noise cable. No, sprawdzimy sobie w praktyce oczywiście jak to działa. Mamy też tutaj jakieś informacje gwarancyjne, czyli w sumie dla nas w tej chwili nic ciekawego. I właściwy kabelek wychodzący, zobaczcie, 3-pinowy. Kable mamy w oplotach zabezpieczone. Jak jest z miękkością, to zobaczymy sobie przy okazji montażu w obudowie. No i kabelek tutaj mamy chyba dość długi, już patrzymy. O. Wentylatory te też przeznaczone są do dużych obudów, więc zobaczcie. Mamy dobre 40 cm kabla, więc całkiem fajnie. Jak jeszcze damy sobie przejściówkę do Molexa, to mamy jeszcze więcej. No i rzućmy okiem. Łopatki takie dość standardowe, przynajmniej tak wyglądają, jak w innych wentylatorach. Z tego co widzę, mają bardziej takie wyostrzone brzegi, są też odpowiednio zakrzywione. No i wentylatorek faktycznie swoje waży. Tutaj mamy widoczne podświetlenie. Cały pierścień dookoła. Powiem Wam, że na żywo pewnie będzie to wyglądało naprawdę powalająco,
ale to sobie zobaczymy, jak już będzie zamontowany i odpalę komputer. No i z tyłu taki raczej standard. Mamy też niebieskie elementy zdobiące tutaj. I wiecie co? Montujemy normalnie śrubkami, natomiast tutaj mamy takie gumowane elementy, pewnie mające zapewnić właśnie tą antywibracyjność. Tak to nazwijmy. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o rzut oka. Niedługo montaż i zobaczymy też sobie potem w testach, jak ten wentylatorek się sprawdzi. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!